Czy damy radę? Poradzimy sobie z tym. Cześć. Jak spędzasz walentynki? Ja prawdopodobnie pójdę na imprezę w walentynki. Tak? No. A na jaką? Nie ma się czym chwalić, ale pewnie na jakiś dobry ruski pop. To swoja dziewczyna. Walentynki spędza w łóżku. Sama? Sama. Z Jaśkiem. O. Z dwoma Jaśkami. Czyli jednak nie sama. Walentynki spędzam z moją drugą połówką, którą poznałem na naszej najlepszej uczelni, AWF-ie w Krakowie. Prawdopodobnie będę spędzał je z przyjacielem, waląc drinki. A czy zabezpieczasz się w walentynki? Tak jest, kupuję dla pewności 2 litry, nie litr wódki. Okej. Okay. W ilu językach znasz kocham cię? W czterech? Ale pewnie powiedziałabym tylko w dwóch. To spróbuj. Oh my god, serio? Serio. Okej, te quiero mucho, to jest hiszpańskie. Po włosku nie pamiętam, po angielsku I love you, of course. I po polsku, no to kocham cię, no to mam 3 języki, musicie mi wybaczyć. Super, bardzo ładnie. Po czym poznasz, że to jest miłość? Po motylach w brzuchu. A co pani myśli o walentynkę? A, że to głupie święto. Dla błotu, jakby się ktoś pytał, dlaczego noszę czapkę. Trochę głucho na tej uczelni idzie, wiesz, na akademika. Adam? A, okej, okay. To da. O, siemanko, idealnie. Jak spędzasz walentynki? Jadę na moduł zimowy, no będziemy jeździć... Jedziesz ze mną! Damy walentynki razem. Super. Jadę na Erasmusa do Portugalii. Alone, I don't have any girlfriend. So I guess I will go partying to find one this night. Okay. Jadę z chłopakiem do Wrocławia. Będę na treningu. No ja aktualnie będę w pracy, ale tylko do 13, a później wieczór wolny, także... O Jezus, trening przede wszystkim, później praca i no nie wiem, może gdzieś pójdziemy na miasto. No to możecie się dogadać z chłopakami z 8 piętra. Możemy, zapraszamy chłopaki. This is my first Balanton day and I think I can go to cinema or go for a walk. Or something like that with my girlfriend. Czy uważasz, że święto miłości powinno obchodzić się też z rodziną i przyjaciółmi? Oczywiście, no bo myślę, moim zdaniem każdego mama, tata kocha, więc... Tak, uważam. Ponieważ rodzina jest najważniejsza. Myślę, że jak najbardziej, bo to w sumie oni nas uczą miłości, uczą nas tych podstaw fundamentalnych, jak powinna się okazywać miłość, szacunek. Jak najbardziej. Nie uważasz, że trochę się zapomina przez konsumpcjonizm o rodzinie i o przyjaciołach? Zdecydowanie tak. I to mnie bardzo boli. Jestem osobą, która jak najbardziej idzie w drugą stronę. Czy w walentynki można być szczęśliwym i dlaczego nie? Można być szczęśliwym. Ja nigdy akurat nie obchodziłam tego święta. Uważam, że miłość można wyznawać zawsze, a nie tylko w konkretny dzień. Więc można być szczęśliwym codziennie, wtedy też. What do you think about Valentine's Day? Well, it's like more a consumist day. Is you have to share the love with your partner every day during the year. And Valentine's Day is like a special day. It's good to give presents, to spend time with your girlfriend, in my case. But I think that it's more an act of consuming in order to buy things and it's not real love, you know? Jak wyznać miłość? Słowem i gestem. W sensie, żeby też był czyn jakiś do tego. Nie same słowa, żeby to było też coś szło za tym. Najprościej chyba powiedzieć, nie? Jak najszybciej. A powiedz mi, czy wiesz, od kiedy...
Polsce jest obchodzone święto miłości? Nie wiem. Nie wiem. Ale powiecie mi? Nie, my też nie wiemy. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie dowiemy się, Adam. Powiedz mi jeszcze, kiedy pierwszy raz się teges szmeges fom fom fom? Teges szmeges fom fom fom. Weź, spadaj! Poniżej 18 roku życia. Ja idę na księdza, także nie, takie rzeczy nie dla mnie. O, ja to mam przed sobą jeszcze, także nie ma, dobra, odpowiedź na to pytanie. Oj, dawno to było, więc nie będę zdradzać szczegółów. Czy poszłabyś na randkę z rektorem? No jasne, że tak. A kto by nie poszedł, ktoś powiedział, że nie? Ojej, to jest dobrze. Jakby była rektorka, no to z przyjemnością, ale tak to raczej nie skorzystam. Nie wiem, zależy jaki by był. A co da to twój chłopak? Wolisz kupić prezent, czy zrobić samemu? Zrobić. Wolę zrobić. Zrobić. Kupić. Zdecydowanie kupić. Zrobić samo. Czekoladki czy kwiaty? Yeah, she likes sweeties. Czekoladki. Chocolate. Chocolate. Czekoladki na słodę. Czekoladki. Jedno słowo, które kojarzy ci się z walentynkami. Serduszko. Niech będzie miłość. Romantyzm. Miłość. How do you know that this is love? It's not a knowledgeable thing, you know. It's kind of... You just have to feel it. If you feel it, you are in love. If you don't, forget it. Trzy literki. Jedno serce. A, W, F. 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 AWF! AWF! Dziękujemy ślicznie. Konrad, nie będę się do ciebie odzywać. Ale pani jest. Przecież to są proste pytania. To mała reklama. Subskrybujcie kanał, kluska wpiszcie. Dowiecie się, jak robić pompki tricepsowe i w walentyk też będzie nowy odcinek. Wypromowałam się nawet jeszcze. Dobrze. A jeszcze niech mi pani powie, trzy literki. Jakie trzy? Trzy literki, jedno serce. A, w ogóle. Takie powiedzenie. To jeszcze raz powiemy. Trzy literki. AWF. Jeszcze jedno serce, AWF. Trzy literki. AWF. Nie, ja mówię trzy literki, pani mówi jedno serce, AWF, okej? Okay? No, AWF, tak. Powtórka. No, ostatnie, no. Trzy literki. Co, jedno serce, AWF. Elegancko. Dziękujemy. Wiem, czego się zapomniałem spytać Kluski. A, już za późno. Nie wiem, czy poszłabyś na randkę z Wysy.